próbuję odnaleźć rodzinę tej pani. Nimi się na razie nie przejmuj. Oni nie mają z tym nic wspólnego. Trochę jednak mają. Mój dziadek poniekąd ich też oszukał. To prawda, ale powinnaś się teraz skupić na swojej rodzinie. Może pani zdjąć z nas tą klątwę? Mogłabym, ale to trochę potrwa. A my nie mamy czasu. Jeśli coś grozi Izie, to muszę o tym wiedzieć. Musisz się z córką odciąć od swoich przodków. Mamy się ich wyprzeć? Poniekąd tak. Musisz dać znak wszechświatowi, że nie chcesz spłacać ich karmicznych zobowiązań. Nie wiem, czy do końca rozumiem, ale chodzi o moją córkę, więc zrobię, co pani każe. Cieszę się, że zmądrzałaś. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Weźmiesz te świece, uwolnią cię od negatywnej energii i pomogą oczyścić aurę. Marta wysłuchała szczegółowych instrukcji wróżki i po powrocie do domu przeprowadza rytuał. Trochę dziwnie się czuję. Jeśli nie chcesz, nie musisz brać w tym udziału. Chyba nie mam wyboru. Po prostu trochę to dziwne. Od kogo zaczynamy? Od pradziadka. To wszystko jego wina. Co mam powiedzieć? Zdaniem wróżki mamy sobie wyobrazić takie nici, w którym jesteśmy z nimi połączone i że te nici przecinamy. A na głos mamy mówić to, co nam podpowiada intuicja. Potem zdmuchujemy świecę. Zamknijmy oczy. Tadeuszu Banachu, byłeś dobrym dziadkiem. Dziękuję ci za życie i opiekę, ale dziś się od ciebie odcinam. Twoje grzechy nie są już moimi grzechami. Tadeuszu Banachu, nawet cię nie znałam, ale dziękuję ci za moją mamę. Dziś się od ciebie odcinam i twoje grzechy nie są moimi grzechami. Teraz ciocia Basia. Barbaro Adamska, przykro mi, że cierpiałaś. Mam nadzieję, że zaznałaś spokoju. Dzisiaj też się od ciebie odcinam. Nie jesteśmy już połączone tą klątwą. Barbaro Adamska, żałuję, że cię nie poznałam, ale podobnie jak moja mama, też się od ciebie odcinam. Już nie jesteśmy połączone tą klątwą. Zmuchamy?